Dzień dobry, dziś na informatyce porozmawiamy sobie o tworzeniu prezentacji multimedialnych. Prezentacje multimedialne możemy tworzyć w wielu programach. Tutaj mamy LibreOffice Impress, możemy sobie go otworzyć. Możemy wybrać jakiś styl domyślny, możemy też wybrać pusty szablon, klikając anuluj. Dostępne są też na przykład PowerPoint w wersji zarówno webowej, jak i na komputer w pakiecie Office, to jest płatne. Pakiet Office taki na komputer jest płatny. Oprócz tego jest jeszcze dostępne na przykład prezentacje Google na dysku Google. Jak powinna wyglądać dobra prezentacja? Trzeba zawsze pamiętać, że prezentacja jest czymś, co dopełnia naszą wypowiedź. Prezentację prezentujemy, mówiąc na jakiś temat. W związku z tym trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Prezentacja nie powinna zbytnio przyciągać uwagi. Prezentacja powinna uzupełniać to, o czym mówimy, wizualizować pewne rzeczy, natomiast nie powinna naszej prezentacji zdominować. I w drugą stronę, no jeśli ta prezentacja ma polegać na tym, że jej w ogóle nie widać, jest tam coś, co tylko tam w jakiś sposób zupełnie taki tylko symboliczny towarzyszy, no to można też z niej w ogóle zrezygnować i postarać się dobrze przygotować swoją wypowiedź. Jest to istotne, bo wiele osób przygotowuje prezentację albo w taki sposób, że jest bardzo dużo tekstu, wówczas po prostu czytają ten tekst, a to nie jest dobra prezentacja, to jest dobra notatka i rzeczywiście taka forma prezentacji jest fajna jako notatka, ale to niewiele nam pomaga, niewiele naszym słuchaczom pomaga w czasie, kiedy my coś prezentujemy. Inni z kolei wprowadzają na przykład dużo elementów graficznych, gdzieś tam jakieś animacje i to powoduje, że ta prezentacja zaczyna dominować nad kimś, kto mówi tę prezentację. I wreszcie się zdarza czasem, że ktoś tam coś wrzuca na prezentację, jakieś dwa słowa i jeszcze w ogóle tam jeździ z tym, jest tam coś w ogóle nieczytelnego, a tak naprawdę mówi swoje i to tylko właściwie rozprasza. To też się zdarza. Często na przykład forma prezentacji nie musi nas ograniczać. Elementem prezentacji, kiedy coś mówimy, może być to, że coś pokażemy na komputerze, uruchomimy filmik, pokażemy jakieś narzędzie. Kiedy ja wam na przykład prezentuję, jak coś działa na komputerze, w jakimś programie, czy w jaki sposób się programuje, kiedy ja to pokazywałem, to też była forma prezentacji. Oczywiście nie była to prezentacja taka multimedialna, tylko to była po prostu moja prezentacja, która no, nie zawierała dodatkowych elementów. Prezentacja powinna przede wszystkim składać się właściwie z trzech slajdów. Taki jeden slajd nazywa się slide, to jest slajd. Można dodać klikając nowy slajd. Klikamy prawym i nowy slajd. Jest slajd tytułowy, slajd taki zwykłą treścią i slajd końcowy. Tytuł może być i tutaj warto dodać. Warto się przedstawić. Można oczywiście tutaj formatować to. Tutaj jest formatowanie bardziej. W innych narzędziach może być gdzie indziej. I tutaj mamy nasze slajdy już takie konkretne. Często będzie również spis slajdów, spis treści, jakiś plan prezentacji. I na końcu powinny być jeszcze źródła. To jest tytuł, jest trochę za duży, bo to taki zwykły tytuł, zmniejszymy go lekko. I jeszcze wpiszemy tutaj, wkleimy tutaj obrazek naszego bociana. Te obrazki zwykle można wykorzystać. Tak, zobaczymy, czy to jest akurat z Belgii według niego. Zaraz zobaczę, czy można użyć. A nie. Popatrzcie, z Grajewa, czyli z Wrocławia, z Polski, ale gdzieś tutaj wrzucony z. O, więcej szczegółów. Możemy zobaczyć, na jakiej zasadzie jest licencjonowany. Czyli można wszystko robić. Tak? I warto zawsze umieścić ilustrację. Dlaczego ilustrację się często umieszcza?
Ponieważ po prostu ilustracja to coś, czego nie powiemy, tak? Nie możemy opisywać bociana, że jest biały, że ma czerwony dziób, że czerwone nogi, ale ilustracja to ilustracja i to też nie rozprasza naszych słuchaczy nigdy. I tutaj zwykle umieszcza się krótki tekst. Mamy taki długi tekst. Nie będziemy przeklejać wszystkiego, nie będziemy też tego jakoś zmieniać, tylko umieścimy może tutaj. Tam jest napisane 100, bardzo zauważyć, 110, 115 cm. Ja wpisałem trochę ponad 100 metrów, trochę ponad metr. Możemy napisać, że odlatują na zimę do Afryki. Tutaj możecie zobaczyć innego, podobnego do naszego bociana. Co jeszcze? Tak, w ten sposób możemy napisać. I to jest dobrze zrobiony slajd. Dlaczego on jest dobrze zrobiony? Może warto byłoby to powiedzieć trochę. Dlatego, że gdybym mówił tutaj o bociani i przedstawiał jakieś fakty na jego temat, to miałbym tutaj ich krótki spis. Czyli gdybym powiedział na przykład o rozmiarze bociana, łatwiej byłoby moim słuchaczom zapamiętać sobie, jaka to tak naprawdę wartość, że to jest koło metra, wyobrazić sobie. Gdybym opisywał wygląd bociana, to byłaby już jego fotografia i każdy by wiedział, jak on wygląda, bez konieczności gdzieś tam wsłuchiwania się w to, co ja mówię. Zbyt uważnego oczywiście, bo trochę trzeba słuchać, ale żeby to nie było zbyt uważne. I generalnie są tutaj takie krótkie fakty. Odlatują na zimę, to są najważniejsze rzeczy. Można by z tego zrezygnować, zostawić tylko zdjęcie i powiedzieć. Można by zrobić jakieś śmieszne zdjęcie lub animacje lub coś zupełnie innego. Tych slajdów zresztą powinno być więcej. Mógłbym na przykład to rozbić na dodatkowy slajd i pokazać gdzieś tam bociana w Afryce albo mapę z jego trasą przelotu. Mógłbym pokazać przykładowego gryzonia lub żabę, którego zjada bocian. Ale taki pojedynczy slajd może być. Na końcu umieszcza się po prostu taką uwagę. Dziękuję za uwagę. I warto się tutaj podpisać. I tutaj robimy tak. Wstawiamy pole tekstowe. A gdzie ono znikło? Jeszcze raz. Tutaj jest pole tekstowe. No niszczy. Oczywiście jeśli się podpisaliśmy na początku, to już nie musimy się podpisywać tutaj. Ale możemy sobie wybrać, czy wolimy się podpisać tutaj, czy na początku. Możemy też. Natomiast warto oczywiście swoją prezentację podpisać, jeśli jest wasza, bo jeśli nie jest wasza, to nie róbcie takich, które nie są wasze. Na końcu warto wpisać źródła, czyli naszych informacji. I tutaj przede wszystkim interesuje nas ten obrazek, ale również treść, skąd wzięliśmy te informacje. Wystarcza wkleić link, czyli wziąć ten link i przykleić go tutaj. Jest to już źródło, to skąd wzięliśmy nasze materiały do tej prezentacji. Często tych źródeł może być więcej, natomiast trzeba pamiętać, żeby zawsze je podawać, bo w innym wypadku no to jest oczywiście no, podejrzane, że coś kręcicie. Żeby wyłączyć listę, trzeba tutaj wybrać właściwości i tutaj wybrać listę. Znika. Tak się robi takie proste prezentacje w programie LibreOffice Impress. Jest wiele narzędzi, ja nie ograniczam was do jednego narzędzia, natomiast chciałbym, żebyście zrobili prostą prezentację właśnie na temat osób, które tutaj miały duży wpływ na obalanie komunizmu w Polsce. Jest to zadanie wspólne z panem od historii, więc tutaj współpracujemy, także polecam to wykonać. Tutaj polecam ten program, bo jest to dosyć fajny, jest dużo opcji.
I chciałbym, żeby ta prezentacja była zrobiona dobrze. Zauważcie, że kiedy zrobimy prezentację w taki sposób, że mamy tutaj tytuł, tutaj mamy slajdy, które są głównie z ilustracjami, krótkimi informacjami. Tutaj mamy slajd podsumowujący, to taką prezentację robi się bardzo szybko. Więc rzeczywiście, jeśli mamy świadomość, jak zrobić dobrą prezentację, jeśli wiemy, co chcemy powiedzieć, to się okazuje, że nasza prezentacja robi się sama bardzo szybko i jest rzeczywiście dobra. Gdybym takie coś zaprezentował i dobrze do tego dobrał to, co mówię, no to byłoby to wszystko w porządku. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy kombinować, kiedy nie do końca wiemy, co chcemy powiedzieć, kiedy nie mamy pojęcia, jak zrobić dobrą prezentację i zabieramy się na przykład do wpisywania długiej ilości tekstu, który potem albo oni będą czytać i nas nie przestaną słuchać, albo my w ogóle będziemy odczytywać naszym słuchaczom, a oni będą ziewać i się zastanawiać, kiedy w końcu nasza prezentacja się skończy. Jeśli będziecie robić prezentację kiedyś w przyszłości, czy to w formie jakichś zajęć, czy w liceum, czy na studiach, czy na przykład gdybyście robili prezentację w jakiejś firmie, w której będziecie pracować, to pamiętajcie, żeby ta prezentacja nie dominowała waszej wypowiedzi. Skupić się na treści tego, co wy powiecie, żeby to było atrakcyjne. Żeby te slajdy były w miarę proste, czytelne i podsumowujące, jakoś nawiązujące do tej treści, natomiast żeby nie dominowały tej prezentacji. Oczywiście może to jest nieco za surowe, można tutaj dołożyć jakiś dodatkowy obrazek, jakiś śmieszny, no ale może ja nie będę dokładał śmiesznych obrazków, bo nie mam żadnych przygotowanych, a gdzieś tam wyszukiwanie w internecie kończy się potem znalezieniem nie wiadomo czego. No i też warto pamiętać, żeby dodawać te źródła. To zależy oczywiście od sytuacji, ale jeśli nam przesyłacie te prezentacje, to chciałbym, żeby one do mnie i na historię, to chciałbym, żeby tutaj były te źródła podane, żeby to nie było takie zawieszone w próżni. To by było na tyle. Dzięki.